Dzień dobry, zapraszam na Daily Vloga. Dzisiaj Daily Vlog zwyczajny, taki jak mówicie, że lubicie. Czyli będzie więcej gadania niż robienia, niektórych to tak denerwuje. No ale tak, no tak, a mnie nie. Ja lubię tak sobie czasem pogadać. Mam dzisiaj dobry humor i wolny dzień, więc stwierdziłam, że można to połączyć we vlogu. Chyba nie powinnam machać pazurami, bo mam tak obdrapane, że to w ogóle wstyd. Ale mam takie ombre na paznokciach zrobione i zdrapały mi się czubki. I szczerze powiedziawszy, tak jeszcze byłam wczoraj w pracy, no bo nie miałam kiedy tego zmyć. No i trochę to tak wyglądało, jakby tak miało być. Od białego przechodzi do ciemnego. Więc jakbyście kiedyś zrobili takie ombre, to pamiętajcie, żeby zaczynać od jasnego. W każdym razie zaraz ja muszę natychmiast zmyć. Jest godzina 11. Nie, 11 w Polsce, 10 tutaj. Mam na komputerze ustawiony czas 10.20 dopiero. Mam nastawiony czas polski, dlatego żeby wiedzieć, kiedy publikuję wam posty na Facebooku, kiedy wrzucam filmik i tak dalej, no to mam to wszystko, kiedy dzwonię do rodziców, to mam to wszystko w polskim czasie. Stąd ta 11, jest 10.20. Ja praktycznie zrobiłam wszystko, co miałam zrobić komputerowego. Na razie. W sensie odpowiedziałam na komentarze, wiadomości, maile, bla bla bla. Więc mega się wyrobiłam, no bo wstałam o 8.30. Bo jak jednak muszę przyznać, że jak wstaję do pracy na przykład o 7.00, nie, teraz pierwszy budzik dzwoni o 6.55, wstaję teraz wcześniej, żeby więcej zrobić, tak się motywuję. No, to jednak, nawet jak mam wolne, no to 8.30 to już jest i tak luksus maksimum. Także już mam 10.20 wszystko zrobione. Śniadanie jeszcze nie zjadłam, a już jestem taka głodna, więc idę robić szybko śniadanie. Jaki mam plan na dziś? Czy ja mam jakiś plan na dziś? Bo nie wiem. Chciałam iść chyba na miasto, to was zabiorę, bo chciałam jakichś butów poszukać sobie wiosennych. Wiem, że to brzmi absurdalnie, no ale prawda jest taka, że w Dublinie już wiosna unosi się tak w powietrzu, czuć ją już w powietrzu. W jedne dni jest mega mroźno i strasznie zimowo, ale już na drugi dzień jest 6 stopni 7, to już jest całkiem ciepło i można powoli zmieniać buty, więc ja chciałam jakieś najacze tym razem chyba. W sensie takie do biegania, nie do biegania, wróć, plum. Do chodzenia na co dzień, wygodne, nie jakieś super eleganckie, do biegania po mieście, czyli do szybkiego przemieszczania się, o tak to ujmijmy. No i coś jeszcze miałam dzisiaj w planach, ale to się wszystko okaże w trakcie dnia. Póki co koniec gadania, żebyście się za bardzo nie denerwowali. Idę i wracam za niedługo. Okej, ja już jestem gotowa, nawet nie wiem, która jest godzina, ale podejrzewam, że pierwsza? Miała być 12, no ale cóż, tak to jest. Wszystko w sumie, co na dzisiaj miałam obowiązków, czyli no, poza obiadem, czyli posprzątać i komputery, to zrobiłam. Jestem z tego bardzo zadowolona. Już się pomalowałam, ogarnęłam, umyłam, uczesałam, wszystko zrobiłam. O, mam kokardkę na głowie. No i wychodzę, teraz będę wychodzić. Pogoda jest średnia, ale robię pierwsze podejście do takiego bardziej jesiennego płaszcza, jesiennego, wiosennego. Mam już po prostu tak dość zimowej kurtki. Może będę tego żałować w połowie drogi, zobaczymy. Daleko nie idę, ale no dajcie mi znać, czy wy też już po prostu nie możecie się doczekać, kiedy to zrzucić siebie. Myślę, że luty to jest najgorszy miesiąc. Taki najbardziej jeszcze zimowy, depresyjny i to już jest tak na granicy, już od marca się zaczyna robić pięknie, tutaj w Irlandii już będzie wiosna w pełni, w Polsce się zaczyna robić już coraz lepiej, chociaż jak to mówią w marcu, jak w garncu. No, ale właśnie luty ciężko przetrwać. Ja uciekam, muszę iść do Bootsa na pewno do jakichś dwóch obuwniczych, dalej nie zmyłam paznokci, no a już nie mam czasu, zrobię to jak przyjdę od razu. Założę rękawiczki. Super rozwiązanie, jak sobie poradzić ze zdartym mani. Jeszcze muszę chyba brwi poprawić, bo tak jak zwykle jest za nisko. No, do dwóch z butami, do TK Maxa, bo boję się, że buty będą w obuwniczych, sportowych, strasznie drogie.
więc zobaczę, co jest w TK Maxie. Czasem coś im się zdarza mieć fajnego i tańszego. I chyba do Woodsa muszę iść. No i pożyczę na obiad. Na szczęście wiem, co robię na obiad. Dzisiaj będzie chili con carne. I wrócę do domu. I tyle. I zobaczymy, co się będzie działo dalej. Aha, bo mi się przypomniało, że muszę jeszcze dzisiaj jeden filmik nagrać. No bo jak jest wolne, to muszę z tego skorzystać. Ubieram grube swetrzysko. Lekką kurtkę. No i spadam. Wróciłam już z miasta i powiem wam, że nic ciekawego się tam nie dzieje. Nic nie kupiłam, poza rzeczami na obiad. Byłam popatrzeć trochę za butami, ale jakoś średnio coś mi się spodobało. Chyba dwie pary Air Maxów. Dajcie znać w ogóle, czy nosicie takie buty, bo ja Nike to mam tylko te do ćwiczeń, z których jestem bardzo zadowolona. No, ale nie mam doświadczenia z takimi butami, więc dajcie znać, co polecacie. Na razie spotkałam takie, co mi się podobały za 110 euro. To trochę dużo. No, trochę tak. No ale nic, zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy, może coś mi się uda jeszcze wyrwać. Może gdzieś na jakichś stronach poszukam, gdzie jest taniej. Dajcie znać, jak coś wiecie na ten temat. Ale mam plamę z różu, wcześniej takiej nie miałam. Może przy tym świetle tak to wygląda. W każdym razie ja idę robić obiad. I tyle, co się będzie działo. Dzisiaj jest godzina 3:00. Trochę mi zeszło na tym mieście. Byłam też w Debenham się zobaczyć, bo ostatnio jest straszny szał na te paletki z Too Faced, tą Chocolate Bar, ona się chyba nazywa. No i też mi się tak spodobała. Chciałam ją zobaczyć na żywo, ale później mi się przypomniało, że u nas można zamówić Debenham się na stronie online, ale chyba nie ma stoiska w sklepie. Trochę to bez sensu, no ale... No ale tak jest, cóż zrobić. Wracam i ja po pysznym obiedzie i pomalowanych paznokciach. W końcu mi się udało. Wybrałam jednolity kolor, bo mi się nie chciało robić już ombra, nie żadnych wzorków. Bardzo fajny Ewa patent pokazywała z tym klejem. No bo ombrę zrobić to nie jest w ogóle trudna sprawa, ale właśnie te poklejone ręce później domyć to jest trochę lipa. Co chciałam wam powiedzieć, zimno tutaj strasznie. Włączyłam kaloryfer dopiero. Nie ma jeszcze wiosny w Dublinie, oj nie ma. W ogóle chciałam wyjść we wiosennej kurtce, ale co się wydarzyło? Okazało się, że jest jakaś tam brudna, musiałam ją oddać do prania, więc jeszcze czekam, ale już się po prostu mega nie mogę doczekać. Idę dla was nagrywać filmiki, takie normalne, nie vlogowe, bo jest wolne, więc... Nagrywam jak zwykle na zapas, żeby materiałów trochę było. Teraz się trochę mniej tych filmików pojawia. No tak jakoś wychodzi, że po prostu no jest więcej obowiązków, ale mam nadzieję, że i tak jesteście usatysfakcjonowani z tej liczby. Ja powiem szczerze, że jestem, że nawet odpowiada mi czasem mniejsza ilość filmów. Raz ze względu na czas, dwa ze względu na to, że... Czasem ciężko jest prowadzić kanał na YouTubie, powiem wam szczerze. Dzisiaj będzie pogadankowy vlog. No, ciężko, bo czasem robi się, nagrywa się, chce się dobrze, a się potem tylko za to zbiera. Więc czasem się tak człowiek zniechęca, ale ja się i tak nie daję mega zniechęcić. Czasem tak tylko sobie czytam i jest mi przykro, smutno i niefajnie. Bo tak mówię, kurde, no siedziałam, nagrywałam, montowałam i swój czas poświęcałam, który jest w sumie, no jest moim czasem wolnym jednak, jakby nie było, bo jakbym robiła tylko YouTube'a w życiu, no to by było inaczej, no a że nie robię tylko YouTube'a, no to jest tak, że jednak w czasie wolnym nagrywam. No i a potem czytam, to źle, to niedobrze, to brzydko, tu taka, tu siaka, tu owaka. Oczywiście przeważają komentarze miłe i przyjemne i to jest zawsze super motywujące. No ale jak czytam, że się ktoś czepia o 10-18 rzecz, ja wiem, że wy macie prawo wyrazić swoje zdanie, oczywiście, że tak. Dlatego ja tych komentarzy nie usuwam, nie kasuję i... Ale no jednak twórca to trochę czasem kuje. W sensie, no chce się jak najlepiej, a tu się okazuje, że jednak się nie zrobiło dobrej roboty, tylko kupę.
Dobra, już nie marudzę, bo coś zaczęłam marudzić. Bo właśnie zauważyłam ostatnio nowy trend na YouTubie, że jest strasznie dużo takich filmików, w sensie, no dużo tematów takich porusza, twórcy się bardziej chyba otwierają, bardziej poruszają właśnie takie tematy bliższe ich sercu, mówią, że tam... Co mówią? Wszystko mówią, co ich boli, co im się nie podoba. Ostatnio bardzo dużo takich filmików obejrzałam, co im się nie podoba i coś tam, i że wszystko o YouTubie, całą prawdę o YouTubie. O, zdradzają wszystkim. To ja też sobie chciałam trochę dzisiaj powlogować i ponarzekać, ale nie będę narzekać, absolutnie nie. Wyciągam sprzęt i nagrywam. Zero narzekania. Nie ma co narzekać, bo szkoda na to życia. Tak, więc ja wyciągam tutaj z łóżka. W łóżku trzymam w ogóle sprzęt. O, pokażę wam, bo dużo osób pyta, jak nagrywam, co nagrywam, nie co, ale jak to robię, czym i w ogóle. To może wam to akurat pokażę, bo nic ciekawego w tym daily vlogu się jeszcze nie wydarzyło, więc w daily vlogu załatwię ten temat, bo nie chcę na ten temat robić osobnego filmiku, bo ja nie mam nie wiadomo czego, jakiego sprzętu, nie wiadomo jakiego aparatu. Zresztą no widać na pewno różnicę między mną a moimi koleżankami, na przykład między Ewą. Myślę, że widać gołym okiem różnicę i w ogóle nie ma o czym dyskutować. No, to dzisiaj może wam to pokażę, nagram, no i jeszcze coś może fajnego porobimy. Wyciągnę to, tak, i wtedy wszystko wyjawię. Ja już jestem gotowa do nagrywania, nastąpiła mała przemiana. Ja tylko sobie zrobiłam usta i przebrałam się. Zawsze się przebieram, żeby was troszkę oszukać. Żartuję. Nie, no tak jest, nie żartuję. I tak niektórzy się orientują, że ten sam makijaż. No ale jakbym nagrywała trzy filmiki z rzędu w tych samych ciuchach, nie wiem, nic by się nie stało pewnie, oczywiście, żeby się nic nie stało, ale założę się o 100 zł. 100 zł, może nie 100 euro, 100 zł, że znalazłyby się osoby, które by pisały, że nie mam innych ciuchów i cały czas chodzę w tych samych. Dobra, więc się przybieram zawsze. Teraz wam pokazuję, co i jak się tutaj dzieje. Nie ma u mnie tego dużo, tak jak powiedziałam, bo jest po prostu lampa jedna. Tak wygląda, to jest softbox, tam nie patrzcie, że jest bałagan, bo też mam rzeczy przygotowane do filmiku. Softbox, który daje białe światło, o takie w ten sposób, bardzo jasne białe światło. Żarówka jest taka, jest trochę mała, powinna być większa. Powinny być w ogóle dwa softboxy, no ale ja sobie daję radę z jednym. Ktoś mi normalnie śpiewa pod oknem, jeszcze po hiszpańsku. I muszę go przekrzykiwać, dlatego się zatrzymałam. Taka żarówka. Najważniejsze w takiej żarówce jest to, żeby miała 5500 kelwinów, bo to jest wtedy taka temperatura barwowa i to daje białe światło, które jest naturalne i naturalnie oddaje kolory i wtedy wszystko widać tak, jak jest naprawdę, bez ściem. No i mam jeszcze statyw. Statyw wygląda o w ten sposób. No i aparat, którym nagrywam. Aparat, którym nagrywam, nie pokażę wam go, bo nie mam jak. To jest Sony Next 3. No, tyle. Ja siadam do nagrywania. W sumie to tyle, co chciałam powiedzieć. Dlatego nie ma co o tym robić osobnego filmiku. Bo mam jeden softbox, chociaż powinna mieć dwa. Z białą żarówką. Statyw, aparat. Sio. Ja już ponagrywałam. I pokażę wam, jak u mnie wygląda po nagrywaniu. Dzisiaj to i tak jest spoko. Nie ma tragedii, nie? Bo czasem potrafi być o wiele, 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 wiele gorzej. W sensie wywalam wszystko, kosmetyki, 5 razy się przebieram. Bo często też tak jest, dzisiaj naprawdę będą YouTube'owe kulisy. Często też tak jest, że się na żywo wygląda dobrze. I jakoś te włosy... Cicho, Jezu, te karetki, ja już muszę się stąd wyprowadzić. Włosy są pięknie ułożone, makijaż jest piękny, wszystko jest super, wszystko jest dobrane, ten kolor na tobie pięknie leży. Siadasz przed kamerą i przed tym światłem, no i nic ze sobą nie gra, nic. I teraz się martw, może tu jasne jednak powinnam mieć, nie? A może jednak ciemne, a może te włosy tak, a może siak. Chodzi o to, że... Siadasz i nagle świat jest całkiem inny, w sensie wyglądasz całkiem inaczej. Mnie to zawsze tak denerwuje. Staję przed lustrem i mówię, wszystko jest okej, idę nagrywać, dobrze dziś nawet wyglądam, aż nagle siadam i wszystko od początku. Bo więc zazwyczaj wywalam 10 rzeczy, przebieram się. To zależy od tego, że na przykład
sztuczne żółte światło inaczej odbija twój czarny kolor bluzki, a założysz białą i nagle twarz się rozświetla i wygląda już o wiele, wiele inaczej, dużo, dużo lepiej. Tak samo jest z ustami, z oczami, z włosami. Ja mam na przykład problem z tą fryzurą, czy z taką palemką na czubku, bo to zazwyczaj na żywo wygląda naprawdę ładnie, wdzięcznie i dziewczęco, a przed kamerą to zazwyczaj jest tak paskudne i wygląda, jakby miała wszystko krzywo i wszystko w inną stronę. Też kamera jest bardziej chyba dokładna, wszystko bardziej wyłapuje. No, także takie są dylematy nagrywania. Więc to się tak wydaje, to trzeba sprzęt rozłożyć. Ja go nie mam dużo, więc mi to szybko zajmuje. No, ale potem jeszcze się trzeba 15 razy przebrać. Niby nie trzeba, co nie? No, bo przecież co za różnica, jak się wygląda. No, ale później pokazujesz swoją buzię do internetu i okazuje się, że ma znaczenie. Że wszystko ma znaczenie. Idę sobie nakremować ręce, bo mam tak spękane przez mróz, zimno i w ogóle strasznie. I chyba muszę iść po mleko, albo wyślę kogoś po mleko, bo budyń, mi się tak chce budyniu od kilku dni, a to nie jest taka prosta sprawa. Nie wychodzisz sobie do każdego sklepu i masz budyń. Możesz, oczywiście, oczywiście. Ale irlandzki budyń to nie jest polski budyń. Proszę tutaj tych dwóch pojęć nie mylić. Tak, więc trzeba iść aż do Polaka. No, więc ja idę, budyń mam i kisiel mam. A kisiel też mi się tak chce. Więc idę sobie zrobić albo budyń, albo kisiel. Jeszcze nie wiem. Posprzątam ten... co się tutaj wydarzyło. I będę ćwiczyć na pewno jeszcze dzisiaj. Po kisielu, przed kisielem, po budyniu, przed budyniem. Jeszcze nie wiem, co będę ćwiczyć, ale coś na pewno, bo ostatnio mam taki układ z sobą samą. Super, najlepsze są układy z sobą samą. Tak, że w wolne dni ćwiczę, naprawdę w wolne dni ćwiczę. I jak na przykład mam jakąś krótszą zmianę do 16, czasem tak się zdarza, no to też się staram. Mniej? Na przykład 20 minut, a nie pełne, na przykład jakieś 40, ale zawsze coś, żeby było. Jak już mam na przykład do 19, gdzie zasadniczo, hipotetycznie też bym mogła ćwiczyć, to już nie ma bata. Nie ma siły na mnie. No, ale to zazwyczaj nie mam tak długo, no, że nie jestem tak długo nie, zazwyczaj w pracy. W sensie, no, 4 razy w tygodniu poćwiczę, o. O, skończmy. Ja jestem już gotowa, jeszcze przed. Zmyłam sobie tylko makijaż z twarzy, z oczu mi się już nie chciało. Zmyję po, ale z twarzy mnie jakoś tak strasznie denerwował. No i nie lubię, zawsze się pocę i pocę się z tym makijażem. Więc zmyłam makijaż z twarzy. Jestem już w stroju do ćwiczeń. Kiedyś wam go pokazywałam na tym. W holu wam go pokazywałam, o, a nie kiedyś. Także ja rozkładam matę. Chyba dzisiaj sobie zrobię skalpel chodakowski, co by się za bardzo nie przemęczyć. Nie chce mi się. Nie chce mi się. Poza tym już jest późno i zawsze tak to jest. Najlepiej to rano wstać, zacząć i mieć z głowy. Ale dzisiaj tego nie zrobiłam, nie wiem czemu. Bo zawsze się zabiorę za coś innego i tak to się kończy. Teraz też odwlekam, bo gadam do was. Ale tak naprawdę jak się zaraz zabiorę, będę się cieszyć, że się zebrałam i już po 10 minutach będzie spoko, także idę. Ja już po ćwiczeniach nawet nie wyglądam tak źle, nie jest ze mną tak źle. Na początku się zgrzałam strasznie, a potem jak już się leży, to już jakoś mija do końca. Co wam jeszcze mogę pokazać a propos ćwiczeń i skalpela? Tak jak mówiłam, dzisiaj do dłuższej, jutro pewnie coś krótszego, pewnie takie 7-minutowe cardio i Tiffany Road na boczki albo coś takiego, coś w tym stylu. Ale że chodakowską robię z małym obciążeniem, bo z małym, ale zawsze to jakieś. Lepsze to niż nic. Idę się myć. Vlog nie był w ogóle ciekawy, jakbyście chcieli wiedzieć. Pokazałam wam w jednym filmiku jakieś fitness routine, w jednym filmiku właśnie sprzęt nagrywania. Jeszcze coś? Nic poza tym. No ale coś tam zawsze sobie poglądaliście, moje biadolenie. A powiem jeszcze, że super wygląda ten lakier do tego koloru koszulki. Ekstra to wygląda. Naprawdę mega mi się podoba. Chyba muszę sobie kupić coś w takim kolorze na lato, na wiosnę. Do lata jeszcze
do lato będzie jak na wakacje pojadę. Także tyle. Żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że mimo wszystko vlog Wam się podobał. Pozdrawiam serdecznie. A, w ogóle, bo wiecie co, dawno nie robiłam, jeszcze tak na koniec. Dawno nie robiłam vloga pogadankowego. Coś tak rozmazałam? Nie, to coś na aparacie mam rysy. Vloga pogadankowego na jakiś dany, konkretny, motywujący temat, to dajcie mi znać, o czym byście chcieli posłuchać. Może coś fajnego tutaj zobaczę i coś podpatrzę. Bo jak nie, to nie będzie takiego vloga. Jak tak, to będzie. Tyle, żegnam się z Wami. Do zobaczenia za niedługo. Pa!